Kablówki zaczynają czuć oddech konkurencji na swoim karku i to nie tylko konkurencji ze swojego segmentu, ale na przykład konkurencji ze strony Orange'a, który mocno światłowody buduje, ze strony Neti, która tych światłowodów też trochę ma, ze strony komórek. Jak popatrzycie na telewizję i bloki reklamowe, jeżeli nie wychodzicie w tym czasie do kuchni oczywiście, no to zobaczycie tam od dłuższego czasu już reklamy UPC. Niedawno dołączyła Vectra z Metzfaldowskim. A od bardzo niedawna pojawiły się chomiki multimedia. Stwierdziła, że musi sobie odświeżyć wizerunek i mocniej zaistnieć w świadomości klientów. Dzisiaj o tym porozmawiamy z człowiekiem, który w Neti odpowiadał i wymyślił koncept Majcie oczy na tabliczkach, a din złoty z telefonum. Czyli z Michałem Dolnym, który aktualnie szefuje marketingowi multimediów i stoi za całym odświeżeniem marki i nową kampanią z chomikami. Przez wiele lat odpowiadałeś za marketing w Neti. To jest jednak inny zupełnie telekom miedziany, który wyrósł z telefonii zwykłej. Teraz szefujesz marketingowi multimediów, kablówki z pierwszej trójki, która wyrosła z usług telewizyjnych. Czy ten marketing netiowy i multimediowy, a generalnie mówiąc telekomowo stacjonarny i kablowy jakoś się różni, czy może jest bardzo do siebie podobny? Wiesz, pod względem technologicznym różni się na pewno, tak? Mimo że usługi, które do tej pory przynajmniej świadczyło multimedia, są zbliżone, no bo zaspokajają te same potrzeby, tak, internet, telewizja, telefon. Natomiast, i jeszcze jedna rzecz jest bardzo zbliżona, znaczy sytuacja, w jakiej jest obecnie marka multimedia. I tak jak spojrzymy sobie na Netię no, 10 lat temu, to sytuacja Netii była bardzo zbliżona. Tak? Czyli zaczynasz pracę od nowa. Trochę tak. No, trochę mam okazję przejść jeszcze raz tą samą ścieżkę. No, oczywiście model biznesowy jest inny, bo strategia produktowa, jaką wyobrażała sobie multimedia, jest nieco inna. Tak? Wychodzimy nie tylko poza dotychczasowe obszary geograficzne, czyli tak jak Netia x lat temu z marki lokalnej stajemy się ogólnopolską, ale też zmieniamy znacząco kategorię, w której do tej pory działaliśmy, tak naprawdę tworząc zupełnie nową. Widać mocne wejście od twojego przyjścia multimediów, dużo się tam dzieje, ale generalnie na rynku kablówek chyba się dużo dzieje, bo tak, UPC zawsze się mocno reklamowało, Vectra weszła z Metzfaldowskim, to ja tak, te reklamy jakoś tak niezbyt do mnie trafiają, to jest trochę jak kota moim zdaniem zniszczył T-Mobile, tak Metzfaldowski jest zupełnie w Vectrze niewykorzystany. No a teraz wy wchodzicie i tak się zastanawiam, no bo multimedia, mimo, ja to powiem, takiej lekkiej przaśnego wizerunku wcześniej, bo teraz to się zmienia, idzie w nowoczesną stronę, no to jednak wywalczyła sobie pozycję numer 2 bądź 3 na rynku kablówek. No to ja tak się zastanawiam, skoro to żarło, to co teraz, to co było, to marketing, czy właściwie czy reklama sprzedaje, ta reklama jest potrzebna? Mhm. Do tej pory rzeczywiście multimedia świetnie sobie radziła bez wsparcia reklamowego, bez takich znaczących aktywności marketingowych, ale czasy się zmieniły. Tak? Po pierwsze, nie mamy już tak uprzywilejowanej pozycji na rynku, jak miały kablówki jeszcze do niedawna. Tak? Dzisiaj operatorzy, tradycyjni operatorzy stacjonarni również świadczą usługi telewizyjne. Mamy bardzo silnych operatorów telewizji satelitarnej, więc to jest jak gdyby jedna strona medalu. Druga jest taka, że sięgamy po więcej, to znaczy... Numer jeden chcecie być? Nie. Chcemy wyjść poza... Chcemy przeskoczyć przez jedno podstawowe ograniczenie, które miały do tej pory kablówki, mianowicie operowanie na jakimś wąskim wycinku kraju, tam gdzie mieliśmy własną infrastrukturę telekomunikacyjną. Więc po pierwsze, znika to ograniczenie. My wchodzimy w usługi... Przypomnę, że wy weszliście w gaz i pamiętam na konferencji... Gazprąd. Gazprąd jest dostępny poza waszą siecią, a no wiadomo, że internet, telewizja, telefon jest w waszej sieci. To jest jedno, usługi telekomunikacyjne, mobilne,
które też pozwalają na wyrwanie się poza naszą sieć. No i kolejna rzecz, nowa kategoria, stajemy się powoli takim multidostawcą, już nie tylko operatorem usług telekomunikacyjnych. Sprawdziłem sextuple play. Sextuple play. Tak, to jest sześcio, no tak. Telewizja, internet, telefon, komórka, gaz, prąd. Sześć. Czyli bardzo seksowna oferta. Tak. Mamy nadzieję, że taka będzie. Natomiast to powoduje, że my musimy zmienić nasze podejście do marketingu. To już nie jest czyste wsparcie sprzedaży. My musimy budować świadomość marki na nowo, wbić się do świadomości klientów po to, żeby być marką rozważaną wtedy, kiedy dokonują zakupu. Jeżeli nie jesteśmy w ich świadomości, no to nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę. Więc musimy zaistnieć w ich świadomości i zaistnieć w świadomości klientów nie tylko na obszarach, na których do tej pory działaliśmy, gdzie byliśmy bardzo znani. W tej chwili to jest nagle cały kraj. Musimy zbudować wizerunek tej marki, a pamiętajmy, że my zaczynamy budować zupełnie nową kategorię na rynku, takiego multidostawcy. Już powoli przestajemy być po prostu operatorem telekomunikacyjnym. Nasz pomysł na biznes polega na tym, żeby świadczyć całą gamę bardzo różnych usług dla domu. Pamiętam, Zygmunt Solerzak, miałem kiedyś przez chwilę przyjemność rozmawiać, i on też powiedział, że on tylko czeka na uwolnienie rynku śmieci. I on też będzie na jednej fakturze wywóz śmieci załatwiał. Więc... Myśli podobnie, tak? I no, oczywiście to jest trochę inna skala. Ja lubię być po stronie challengera, co już kiedyś udowodniłem, natomiast to jest według mnie ten kierunek, w którym operatorzy będą się rozwijali. Oczywiście w ramach usług telekomunikacyjnych pojawiają się nowe technologie, nowe usługi, one dają nowe możliwości, ale jednak cały czas to jest ten sam zamknięty świat, tak? My w tym momencie zupełnie zmieniliśmy horyzont. Wiemy między innymi, że klienci bardzo pozytywnie patrzą na właśnie taki model multiusługowy, kiedy mogą od jednego dostawcy kupić kilka bardzo różnych usług. Bo to jest i wygoda. Tak, nie muszę myśleć o... Jedna faktura, jedna płatność, no i przede wszystkim oszczędność. Tak, a jak się raz zapomnił jednego zapłacić, to nagle wszystko przez też niezupełnie. No my bierzemy to pod uwagę, no i wiadomo, to nie będzie tak działało, że ktoś nie zapłaci za internet, my mu wyłączymy prąd. Tak. Więc to jest kwestia odpowiedniej obsługi klienta, odpowiedniego podejścia i pomysłu na to, żeby oczywiście ludzi od tych podstawowych mediów nie odciąć. Tak się zastanawiam, bo w Neti mieliśmy kota, a teraz idziesz w chomiki. Ja się zastanawiam, czy te chomiki tym razem mają promować markę, czy mają wizerunek, czy ofertę? Bo na razie tylko jeden spot widzieliśmy, no to rozumiem, się będzie rozwijać. Tak odnosząc się do tego kota versus chomika, tak trochę z drapieżcy przeszliśmy na stronę ofiar. Tak. Chomiki są pomysłem na to, żeby się wyróżnić, tak? Żeby się wyróżnić w bloku reklamowym, w którym przeważają ludzie, rodziny, ciągle... Serce i rozum mamy. No mamy, jeszcze mamy serce i rozum, także no, tak z roku na rok jest go coraz mniej. Oczywiście, no ale serce i rozum jest od lat na rynku, więc szukaliśmy pomysłu na coś zupełnie nowego. I... te chomiki wydawały się nam, wydają się nam sprytnym sposobem na to, jak można pokazać usługi dla domu i dom, nie pokazując znowu uśmiechniętych domowników korzystających, siedzących z laptopem czy oglądających telewizję. Więc pierwszy pomysł był taki, pierwsze pytanie, jakie sobie postawiliśmy, w jaki sposób można ten dom i usługi dla domu pokazać z zupełnie innej perspektywy. I tu agencja PZL przyszła do nas z pomysłem, który wydawał się nam bardzo ciekawy, PZL, bardzo fajny. Trzeba przypomnieć najsławniejsze Mumio. Chyba. Mumio, a Żub, tak, jeszcze tak. Pewnie parę innych marek. Natomiast chomiki mają taki bardzo pozytywny wpływ na budowanie wizerunku naszej marki. Po pierwsze, trudno jest je odrzucić przy pierwszym obejrzeniu. One są bardzo przyjazne, no, są sympatyczne. I one w ten sam sposób, jak gdyby ten swój chomiczy wizerunek przekładają również na markę. Jako rodzinną, przyjazną, sympatyczną. Tak? Dają nam olbrzymią elastyczność, jeśli chodzi o tworzenie przekazu reklamowego, bo nie trudno, każdy z nas mógłby sobie wymyślić setki przygód chomików w bardzo różnych sytuacjach. My o
oczywiście nie traktujemy chomików jako takie narzędzie, żeby dotrzeć do dzieci. Chomiki są pretekstem, żeby zwrócić uwagę, natomiast mamy... Chociaż tu ci przerwę, bo biorąc pod uwagę fakt, że jednak to wy świadczycie usługi domowe, tak naprawdę gdzieś ostatnio czytałem badanie, że usługi domowe typu internet przede wszystkim to wybierają właśnie młodzi, którzy mówią: tato, ja potrzebuję 120 mega albo 200 mega i dopiero rodzic dobiera pod tato tą telewizję. No coś w tym jest. A może niekoniecznie dzieci. Tak? No, tak, dzieci, tak, które pewnie bardzo chętnie oglądają tą naszą pierwszą reklamę z chomikami, na pewno przyciągną uwagę rodziców, a na pewno nie dopuszczą do tego, żeby rodzic w tym momencie przełączył, zmienił kanał. Więc to jest ten pozytywny aspekt. Natomiast ta reklama nie jest adresowana do dzieci. Mamy mnóstwo pomysłów na to, jak za pomocą chomików dotrzeć również do dorosłych. Mamy pomysły na zaostrzenie dowcipu i w kolejnych naszych egzekucjach, kolejnych realizacjach będziemy to pokazywać. Także te chomiki nie będą zawsze dziecinne i to, jakie będą, będzie zależało od tego, do kogo kierujemy przekaz i też jakich mediów używamy. Na przykład w internecie zawsze możemy sobie pozwolić na trochę więcej. Wyobrażam sobie, że w internecie te chomiki mogą być interaktywne jakoś. Pomysłów mamy mnóstwo. Gdzieś tam jeszcze za tym wszystkim stoi budżet, wiadomo. Natomiast one nie polaryzują, to znaczy one budzą sympatię u wszystkich. One na pewno nie są kontrowersyjne. Są świetnym nośnikiem takim wizerunkowym. Dają nam możliwość niestandardowego pokazania bardzo standardowych i tradycyjnych usług. Wyróżniają nas w bloku. Dają nam olbrzymią elastyczność, jeśli chodzi o konstrukcję przekazu. No zobaczymy, jak się będą rozwijały, bo sam jestem ciekaw. Pomysłów mamy. Chomiki na pewno nie polaryzują, bo wyobrażam sobie chociażby case Tomasza Karolaka, których pewnie niektórzy lubią tego aktora, niektórzy nie lubią, ale szczególnie po ostatnich wyborach Tomasz Karolak stał się jeszcze bardziej kontrowersyjny i chyba tak się zastanawiam, że ci celebryci już trochę przestali działać, bo jak widzę Margaret, która występowała w reklamach Playa, a zaraz potem w następnym bloku reklamowym reklamuje buty Deichmanna bodajże, czy jakiejś marki innej, to się wyeksploatowało i ja nie wiem, czy te w ogóle ci celebryci jeszcze działają. Wiesz, wydaje mi się, że celebryta jest w stanie zwrócić uwagę na przekaz reklamowy, ale czy na pewno go uwiarygadnia? To nadal jest celebryta. Wszyscy konsumenci doskonale wiedzą, że dostał pieniądze za to, żeby dobrze mówić o jakimś produkcie, albo się robić w nim popisy na ekranie. Okay, so tak. Chomik na pewno nie zostanie złapany po pijaku za kierownicą. Jak to się może zdarzyć jakimś celebrycie, tak? No, chyba, że mu wymyślimy taką historię. Tak. Natomiast rzeczywiście, no wiesz, celebrytów najczęściej traktuje się, przepraszam za wyrażenie, sztampowo, tak? Po prostu to jest imię, nazwisko, twarz i poleca zakup jakiejś usługi. Chociaż nie chcę ci kadzić, ale Adin ma się oczy na tabliczkach, 2 zł z telefonu. Dlatego to kiedyś było wyjątkowe, tak? I tu na chwilę nawiążę do Tomka Kota kiedyś. Myśmy go nie traktowali jako celebrytę, myśmy go potraktowali jako osobę, którą jest, jako aktora. I on się wcielał w bardzo różne role i... Teraz piłka nożna było dobre. Nigdy nie było piłka nożna, Król Cyganów, Kaszpirowski, w mnóstwo różnych ról go wcielaliśmy, ale nigdy nie doprowadziliśmy do tego, żeby padły z ekranu słowa: ja Tomasz Kot korzystam i polecam, tak? Bo to nie jest wiarygodne. Konsumenci, dla konsumentów to już nie jest dzisiaj. No dobrze, a nowy marketing, nowy wizerunek, no to... Trzeba się zapytać o nową ofertę, czy ten nowy wizerunek to jest zapowiedź jakichś nowych ofert? Tak. Nowych i to jest zapowiedź... nie w tą stronę. Ta oferta wydaje mi się, że jest jedną z pierwszych na rynku, a być może pierwszą, która łączy usługi z zupełnie różnych światów. Dlatego, że my do usługi energetycznej czy gazowej dajemy za złotówkę nielimitowane rozmowy i SMS-y, czyli zupełnie inna bajka, usługi telekomunikacyjne. Jestem przekonany, że to nie jest tak, że ludzie od razu się rzucą i to kupią. Muszą najpierw zrozumieć ten mechanizm. W ogóle musi w ich głowach powstać coś takiego jak taki multidostawca, który jest im w stanie dostarczyć różne usługi z różnych zupełnie światów, gdzie kupując jedną usługę, taką, czyste media dla domu typu prąd, gaz, mogę mieć benefit zupełnie innej kategorii. I to jest zapowiedź
zupełnie nowego podejścia do strategii biznesowej, czyli do dostarczania dla domu, dla gospodarstwa domowego, nie tylko usług z jednej kategorii, ale takie zaopiekowanie się całym właściwie gospodarstwem domowym, bo dzisiaj mówimy o prądzie, gazie, mamy również w ofercie ubezpieczenia i no tylko nasza wyobraźnia ogranicza nas w tym, co moglibyśmy dodać dla domu jeszcze. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że za 5-10 lat będziemy mieli w komórce jeden najważniejszy nasz numer, to będzie taki multidostawca, do którego zadzwonimy, który nam przygotuje, nie wiem, formularz umowy kupna-sprzedaży samochodu na przykład, albo będzie nas umawiał do konsultanta, który jest po drugiej stronie, będzie umawiał nam wizytę do lekarza. Taki konsjerż, który jest naszym takim opiekunem, partnerem, takim aniołem, stróżem, konsjerzem, który załatwia za nas wszystko. Ale to nie jest tak w gruncie rzeczy prosto przedstawić chyba tą ofertę, no bo może ja patrzę trochę sztampowo, ale wydaje mi się, że użytkownicy też tak mogą patrzeć, no bo do tej pory było tak, single play, double play, triple play, czyli tak, no na przykład jakiś telekom, powiedzmy Orange, albo inaczej, powiedzmy, dobra, multimedia. Mhm. Przychodził tak, internet, telewizja, potem doszedł telefon, no okej, to klienci jeszcze te trzy usługi ogarniają. A tutaj dochodzą kolejne rzeczy i jeśli zastanawiam się, jak to w ogóle skonstruować tak, żeby dla użytkownika na przykład, który by chciał do was przyjść od razu, znaczy w sensie nie jest waszym klientem i przychodzi nagle do was, nagle ma sześć usług, no bo ja rozumiem, że wy możecie robić do sprzedaż, czyli jakiś tam ktoś ma internet, telewizję, telefon, no to mówicie, a może byście przeszli na prąd. Tak, wiesz, a tutaj nagle... Nie, rzeczywiście, no, trudno jest uwierzyć, że ktoś nagle wylądował na ziemi, trafił do Polski, nagle nie ma nic zupełnie. No, ale u was w multimediach możecie mieć. Natomiast to jest kwestia też odpowiedniej konstrukcji oferty i tego procesu sprzedażowego do sprzedażowego. Dla nas jest bardzo istotne, żeby klient zaczął z nami przygodę, chociażby od jednej usługi, żebyśmy zdążyli zdobyć jego zaufanie, uwiarygodnić się trochę w jego oczach i stopniowo tą ofertę uzupełniać. Bo też pamiętajmy, że mając bardzo różne usługi, jesteśmy związani umowami najczęściej umowami terminowymi na każdym dniu. Te okresy ważności danej umowy są bardzo różne, tak? One rzadko się pokrywają. Więc nam zależy na tym, żeby zacząć tą przygodę z klientem, wprowadzić go trochę do naszego świata, uwiarygodnić się w jego oczach i rozprzedawać mu kolejne usługi w zamian za określone i bardzo jasne i klarowne benefity, czyli to, że właśnie mówiliśmy o tej wygodzie, jedna faktura, jedna płatność, ale głównie oszczędność. Im więcej klient usług będzie miał od jednego dostawcy, tym coraz więcej oszczędności. Teraz średnio klient ma tam trochę ponad dwie usługi, średnio w multimediach, a ile za 2-3 lata? Boże, już niemal 20% klientów ma 3 usługi lub więcej, także to się już zaczyna dziać. Co będzie za parę lat, nie wiem. Mam nadzieję, że tych usług rzeczywiście będzie coraz więcej i że stopniowo klienci zaczną się przyzwyczajać do takiego modelu, tym bardziej, że no, badania pokazują, że są nim bardzo zainteresowani. Oni postrzegają to jako duże ułatwienie w codziennym życiu, tak? Bo no łatwiej jest zapłacić jedną fakturę i rozmawiać z jednym konsultantem niż z sześcioma. I na poczcie jedna prowizja, Boże, jeden, ja chodzę na tą pocztę i ja się zastanawiam, ja wiem, że to są... Ty płacisz na poczcie jeszcze? Nie, ale odbieram czasem paczki jakieś. Jak widzę, jak osoby, czasem kurczę, no wcale nie takie stare, ale no takie w sile wieku, no 40, wczesne 50 i idą i z rachunkami na poczcie. I te rachunki, Boże, jedyne, no to jest... No ale to wiesz, fakturkę i tylko 50 groszy. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.